VBA pozwala nam odpalać makro nie tylko po użyciu jakiegoś skrótu klawiszowego albo po kliknięciu odpal makro, ale również po wykonaniu konkretnych różnych czynności w naszym Excelu. I teraz pokażę Ci, jak to działa. Jak widzisz, kod mamy nie tylko dla modułów, które możemy sobie stworzyć tutaj, ale również dla każdego arkusza i skoroszytu. Ten arkusz i skoroszyt właśnie możemy zaprogramować dzięki wpisaniu odpowiednich makr. Gdy wejdę w to pole, jak widzisz, mogę wejść w workbook i na przykład odpala mi się workbook open, czyli mogę zaprogramować, co się stanie po otworzeniu tego pliku. Mogę na przykład tutaj wpisać witaj w lekcji 12.1, wstawić to w message box i w cudzysłowie. Teraz, gdy wyłączę sobie mój plik i odpalę jeszcze raz, to otrzymam właśnie takie powiadomienie: witaj w lekcji 12.1 i będę je otrzymywał już za każdym razem po uruchomieniu mojego pliku. Wszystko właśnie dzięki otworzeniu tutaj Workbook Open. Jak widzisz, mam nie tylko możliwość wpisania jakiegoś kodu po otwarciu, ale po wielu różnych czynnościach. Zmiana rozmiaru okna, zaznaczenie innego arkusza, aktywacja okna, nowy wykres, nowy arkusz i tak dalej. Na przykład mogę kliknąć Before Close i wstawić kod Active Workbook Save. I teraz zawsze, gdy będę zamykał mój plik, zapisze się on dzięki tej właśnie opcji. Mamy też kody dla danych arkuszy. Otworzę sobie, załóżmy, kod dla arkusza trzeciego i mamy dla zmiany zaznaczenia. Gdybym na przykład wpisał teraz, gdy zmienimy zaznaczenie selection, interior color równa się VB Yellow. Za każdym razem, gdy w trzecim arkuszu będę zmieniał zaznaczenie, zaznaczony obszar będzie mi się zmieniał na żółto, dzięki czemu mogę na przykład coś narysować albo widzieć, gdzie ktoś wchodził. Mogę również zablokować pewne opcje użytkownikowi. Na przykład, gdy wejdę w Before Right Click, widzę, że mam tutaj taką możliwość Cancel, więc mogę wpisać Cancel równa się true. I teraz klikam cały czas prawym przyciskiem i nic się nie dzieje. Mogę dodać do tego message box. Nie można używać prawego przycisku myszy w arkuszu. Gdy spróbuję kliknąć prawym przyciskiem myszy, za każdym razem będzie mi się pojawiało to powiadomienie, bo tak ustawiłem w swoim makrze. Kolejną możliwością, a jak widzisz, możliwości jest wiele i sam możesz sobie dostosowywać, z jakiej chcesz skorzystać, jest wstawianie aktualnego czasu w arkuszu, w który wchodzisz. W tym celu odpalę sobie Sheet Deactivate i teraz w komórkę A1 wstawię aktualny czas, a w komórkę A2 time, co będzie mi w nią wstawiało właśnie ten aktualny czas. Teraz, gdy zmieniam arkusz, wstawia mi się aktualny czas i godzina wejścia. Aktualny czas i godzina wejścia, tak mi się będzie wstawiało cały czas w arkuszu, w którym aktualnie jestem. W moim makrze mogę również korzystać z makr w modułach, które sam sobie stworzyłem. Gdy otworzę mój moduł, mogę stworzyć makro, na przykład sub zaznaczenie komórki i tutaj wpisać range B12 select. Teraz, gdy wejdę w ten skoroszyt i tutaj odpalę modul 1
kropka. Tutaj mi się wyświetla automatycznie makro zaznaczanie komórki. To gdy zmienię arkusz, będzie mi się zaznaczała zawsze komórka B12. Zmieniam, jest zaznaczona B12. Zmieniam, jest zaznaczona B12, B12. Czyli możemy ustawić w makrze, która komórka będzie się zaznaczała za każdym razem przy otwarciu arkusza czy przy otwarciu pliku, co może pomóc użytkownikowi w pracy nad nim.